Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Odpowiedź na te pytania, na te kwestie, które choćby wybrzmiały w tym przedłożeniu pana posła Giżyńskiego, to jest propozycja zmian do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Propozycja, która została dosłownie na świeżo zakomunikowana poprzez przedstawienie pakietu nazwanego Pakietem Wolności Akademickiej na konferencji prasowej 9 grudnia. I ważne jest, że rzeczywiście odpowiedź jest w przekonaniu pana ministra, współpracowników, odpowiedzią na może jeszcze nieliczne przypadki, które gdzieś tam występują i występują od wielu lat, ale przypadki, które są niezwykle ważne w życiu i funkcjonowaniu szkół wyższych. Praktycznie te przypadki są, tak jak wspomniałem, pojedyncze, ale one sięgają wielu lat wstecz i w zasadzie można by było wymienić po kolei wszystkich ministrów, którzy z tym mieli do czynienia w różnej skali. Natomiast często jest tak, że przechodzimy z tego poziomu dyskusji uczelnianej w dyskusję gdzieś tam publiczną, medialną. Na końcu, jak już jest dużo powiedziane, to sytuacja opisana, skodyfikowana w jakiejś mierze trafia na poziom ministerstwa. No i wtedy próbujemy coś z tym zrobić. Ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja po wejściu ustawy zmieniającej ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym w 2018 roku też bardzo wyraźnie umocniła pozycję rektorów i pozycję autonomii uczelni. I o ile tego typu problemy są dobrze i konsekwentnie rozwiązywane na poziomie danej uczelni, to dobrze, bo wtedy pewnie sprawa nie opuszcza murów uczelni. Natomiast w przeciwnym przypadku staje się to czasami przedmiotem dyskusji publicznej, niekoniecznie jakby służącej danej uczelni i danej społeczności, bo mogącej prowadzić do różnych wewnętrznych podziałów. Stąd też ze świadomością, że poprzez te propozycje podkreślamy właśnie tą rolę i autonomię rektorów, dajemy narzędzie, które pozwoli precyzyjnie działać w tych niewątpliwie drażliwych przypadkach. I rektor wyposażony w zmiany wprowadzone w ustawie będzie mógł powoływać się na konkretne przepisy, żeby rzeczywiście te jego rozstrzygnięcia miały umocowanie. Jeżeli tak się nie stanie i z tego poziomu uczelni wkroczymy w przestrzeń trochę zewnętrzną, to oczywiście problem może trafić do komisji dyscyplinarnej przy ministrze. Jeżeli rozstrzygnięcie tej komisji zakończy temat, to będzie rzeczywiście pewnie jakiś finał. Natomiast jeżeli nie, to jeszcze sąd apelacyjny może jako zupełnie już zewnętrzna taka instytucja to rozstrzygnięcie wzmocnić. Dajemy też narzędzie dla pracowników naukowych, którzy w oparciu o te przepisy będą wiedzieli, czego się spodziewać. Będą pewniejsi tego, co próbują przekazać, bez właśnie takiej natychmiastowej sankcji, która mogłaby wiązać wypowiedź, jakąś debatę od razu z wszczęciem postępowania i z zamianą, czy z połączeniu wszczęcia postępowania z ewentualnymi sankcjami. To są zjawiska, tak jak wspomniałem, nieliczne, ale bardzo, bardzo wrażliwe
i te rozstrzygnięcia stosunkowo proste, odzwierciedlające przede wszystkim ducha konstytucji, myślę, że będą pomagały rektorom, władzom uczelni, ale też staną po stronie nauczycieli akademickich, żeby te kwestie unormować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze.